Pewien mój znajomy mówi tak, jak usłyszałem, mi powiedział terapeuta, że do końca życia mam już nie pić wina, to po prostu wszystko we mnie się zagotowało. No jak do końca życia? No ja mogę nie pić przez tydzień, miesiąc nawet, Wielki Post, ale jak do końca życia, to wyobrażenie o tym, że miałbym coś stracić, do czego jestem tak bardzo przywiązany, na zawsze, nieodwołalnie, ta wyobraźnia może być ogromną przeszkodą do tego, żeby zgodzić się, aby Bóg mnie od tego uwolnił. To spotkanie z gorliwym młodzieńcem, który nie wyobraża sobie, że mógłby nie mieć tych bogactw. I to właśnie wyobraźnia jest jego największym wrogiem. On już wybiega w tej wyobraźni w takie momenty, kiedy właśnie będzie bez tych wszystkich swoich gadżetów, bez tego, co, jak mu się wydaje, jest jego pasją, żywi jego zmysły, daje mu jakąś satysfakcję, radość. Trzeba poprosić Pana, aby wymienił nam wyobraźnię, aby pomógł nam wyobrazić sobie, jak szczęśliwi będziemy, gdy On nas uwolni od tego, co nas okrada z wolności i szczęścia.